witam. Tutaj mijamy po prawej stronie fotoradar. Tak, nagrywa się. Minęliśmy fotoradar, jesteśmy na Krajowej 20. Odcinek Chwaszczyno, Żukowo. Nie wiem, czy cały nagram, bo to chyba nie ma sensu, ale jest to odcinek, który tam, nie wiem, ma kilka kilometrów, można to sprawdzić w mapach Google'a. I na tym odcinku są 4 fotoradary. Wydaje mi się, że to jest najbardziej zafotoradowa... Chciałem wymyśleć słowo. To jest odcinek, gdzie tych fotoradarów jest chyba najwięcej. Przynajmniej tak jak ja widziałem w swoim życiu motocyklowym, czy jak jadę autem, czy motocyklem, bo motocyklem zjeździłem już, no nie wiem ile teraz, żeby nie skłamać, ale ponad 75 tysięcy po Polsce, tysięcy kilometrów oczywiście, do odcinka drogi, gdzie byłoby tyle fotoradarów na tak krótkim odcinku drogi, to ja jeszcze nie widziałem. Był radar w Chwaszczynie, tutaj jest kolejny radar, on jest w sumie od niedawna, bo chyba od 2 lat, nawet nie wiem, może od roku, półtorej, a nie wiem, ten czas szybko leci. No, a dlaczego nagrywam ten film? Żeby ostrzec. Może nie miejscowych, bo miejscowi to raczej znają rozmieszczenie fotoradarów na pamięć. Ale ta droga też jest często uczęszczana przez ludzi, którzy no, są turystami. Bo to jest droga krajowa numer 20, która prowadzi z Gdyni. Nie wiem dokładnie dokąd ona prowadzi, ale na pewno przejeżdża przez Kaszuby. A Kaszuby to jest rejon, który motocykliści bardzo często i bardzo tłumnie odwiedzają w sezonie wakacyjnym, no i ogólnie w sezonie takim, w którym jest ciepło. Więc no, jak się nie patrzy albo się nie ma tam aplikacji różnych, no to można się naciąć, bo co się zdąży się rozpędzić, to kolejny fotoradar stoi. Oczywiście ja nie namawiam do przekroczania prędkości. Powinno się jeździć zgodnie z przepisami. Ale tak informacyjnie i trochę, no, powiedzmy, że informacyjnie, zostaniemy przy tym. Informuję wszystkich, którzy ten kanał oglądają, że jest taki odcinek drogi krajowej numer 20 pomiędzy Chwaszczynem a Żukowem, na którym są aż 4 fotoradary. I to tyle. Do następnego.